Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki zacieśniły współpracę, uruchamiając 16 marca 2023 roku specjalną grupę zadaniową do spraw odporności infrastruktury krytycznej. Ta grupa zadaniowa w dniu 29 czerwca bieżącego roku przedstawiła sprawozdanie z oceny końcowej. W tym sprawozdaniu przedstawiono aktualne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i zidentyfikowano cztery kluczowe sektory o strategicznym znaczeniu. Energetyka, transport, infrastruktura cyfrowa i przestrzeń kosmiczna. Na początek trzeba też wyjaśnić, czym jest infrastruktura krytyczna. Mówiąc najkrócej, są to wszelkiego rodzaju systemy niezbędne do minimalnego funkcjonowania państwa i gospodarki. W skład tych systemów wchodzą różnego rodzaju obiekty, urządzenia bądź instalacje. O tym, czy dany strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej, czy też nie, decydują szczegółowe przepisy. W Polsce te kwestie reguluje niejawny załącznik do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Mówiąc nieco bardziej szczegółowo, infrastruktura krytyczna to wszelkiego rodzaju systemy i wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, dla obywateli, a także służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. To pojęcie infrastruktury. Krytycznej w Polsce jest regulowane przez ustawę o zarządzaniu kryzysowym. W polskim prawodawstwie infrastruktura krytyczna obejmuje takie systemy jak zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, po drugie systemy łączności, po trzecie sieci teleinformatyczne, po czwarte sieci. Systemy finansowe, kolejne systemy zaopatrzenia w żywność, następnie zaopatrzenia w wodę, systemy ochrony zdrowia, systemy transportowe, systemy ratownicze, systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej oraz oraz jedenasty system, system, systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji, substancji niebezpiecznych. Musimy sobie zdawać sprawę, że ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed nie tylko państwem polskim, ale w ogóle państwami członkowskimi Unii Europejskiej i NATO. Analitycy przygotowujący ten wspólny raport Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego zwrócili uwagę, że Sabotaż dokonany na rurociągach Nord Stream pokazał, jak bardzo podatna na ataki jest właśnie infrastruktura energetyczna, która jest jednym jedną z kluczowych oczywiście elementów infrastruktury krytycznej, i też wskazano, że to bezpieczeństwo energetyczne jest coraz większym wyzwaniem w obecnej sytuacji geopolitycznej. To, co obserwujemy, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, te działania wojenne no, w znacznym stopniu także zależą od cywilnych sieci energetycznych. I dostaw. No i w tym zakresie także możemy przeczytać w tym dokumencie, że państwa członkowskie, także sojusznicy podjęli decyzję o zmniejszeniu zależności od rosyjskiej energii, ale to z kolei stworzyło także nowe ryzyka i nowe, i nowe zagrożenia. Możemy w raporcie przeczytać, i tutaj będzie, będzie za chwilę cytat, że jakkolwiek. To rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może wzmocnić odporność. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, to jednak pojawiają się, pojawiają się nowe wyzwania, nowe, nowe problemy. I tutaj jest cytat. Rosnąca zależność od energii odnawialnej niesie ze sobą również potencjalne ryzyko na poziomie łańcucha dostaw, ponieważ wiele niezbędnych komponentów nadal pochodzi spoza NATO i Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Autorzy zwracają uwagę na to, że Panele słoneczne, turbiny wiatrowe, akumulatory i wiele innych krytycznych komponentów jest nadal w dużej mierze skoncentrowana. Poza obszarem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodają przy tym, że rozproszone źródła energii, rozproszone magazyny energii, nowe połączenia no, niosą nowe wyzwania w zakresie ochrony infrastruktury, podobnie zresztą jak rozwój morskiej infrastruktury energii odnawialnej, również ma sprawić, że monitorowanie tej infrastruktury jest trudniejsze, no i oczywiście stwarza nowe. Zagrożenia, ryzyka, jeżeli chodzi o dywersję i sabotaż. Jakby tego było mało, w raporcie możemy jeszcze przeczytać, że rosnąca elektryfikacja transportu doprowadzi do jeszcze większej zależności od sieci elektroenergetycznych i to już poza tym istniejącym uzależnieniem od rurociągów, przez które płyną węglowodory. Dodatkowo autorzy raportu zwracają uwagę, że poleganie na kablach podmorskich oraz na sieciach 5G stwarza dodatkowe ryzyko ze względu na ograniczone możliwości naprawy i zwiększoną podatność na uszkodzenia. Tutaj możemy przeczytać, cytuję, Infrastruktura cyfrowa opiera się na globalnych łańcuchach dostaw. Są one podatne na przypadkowe i celowe zakłócenia, które mogą mieć wpływ na globalne sieci i stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa. Koniec cytatu. Omawiany przeze mnie raport pokazuje, jak bezmyślne jest dążenie do natychmiastowego, jak najszybszego wprowadzania odnawialnych źródeł energii oraz zamykania kopalń czy też zamykania elektrowni jądrowych na obszarze Unii Europejskiej nowe wyzwania przed którymi nowe wyzwania bezpieczeństwa przed którymi stoi Unia Europejska a także Państwo Polskie no jasno pokazują, że dzisiaj zdawanie się na łaskę i niełaskę państw produkujących niezbędne komponenty dla OZE czy zdawanie się na no także technologie Wysokie technologie, jeśli chodzi o OZE, będące w dyspozycji nielicznych państw, mogą być groźne dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Także ta podatność na sabotaż, dywersję, która rośnie, co widzieliśmy no, po Nord Stream i nikt nie da dzisiaj gwarancji, że to się nie powtórzy. Jasno pokazuje, że ta zielona rewolucja, że to odchodzenie chociażby od produkcji aut z silnikami spalinowymi może mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje, także geopolityczne. Dziękuję Państwu za uwagę.